Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, oczywiście kolejny odcinek The Sims 4. Wiem, miałem zrobić Minecrafta, chociaż nie wiedział o tym, miał być Minecraft, dzisiaj miał być Minecraft, aczkolwiek stwierdziłem, że nie, że muszę zrobić jeszcze Simsy. Była premiera dodatku Ucieczka Planner, właściwie nie dodatku, ale pakiet rozgrywki. Stąd stwierdziłem, że może jednak rzeczywiście jeszcze przysiądę do Simsów. Okej, tym razem gramy w troszeczkę innej rodzinie. To również rodzina Drake, ale jest to Maciej i Paulina. Jeszcze nie małżeństwo, trzeba będzie to zmienić jak najszybciej. Myślę, że można by to zmienić jeszcze dzisiaj. Chociaż z drugiej strony nie mam funduszy na to. Więc trzeba będzie coś z tym zrobić, bo ostatnio wydaliśmy całe fundusze na opłacenie rachunku. No tak. Idź do pracy, świetnie. A ona co? Rozmawiaj. No myślę, że nie, bo widzę, że tutaj jedno dziecko płacze. A właściwie nie tyle płacze, co jest nakarm. Dobra. Ktoś mi napisał, że przewin, jeżeli pisze przewin, to znaczy, że tak naprawdę nie trzeba przebijać. Więc okej, okay, ale możemy odbijać na przykład dzieckiem. Nie od ziemi, rzecz jasna. Dobra. I myślę, że zajmiemy się malowaniem. Bo musimy troszkę funduszu zbierać i wtedy będziemy mogli kontynuować zabawę. Mając odpowiednią ilość funduszy, będziemy mogli na przykład wybrać się na urlop, między innymi, czy na przykład zakupić odpowiednie elementy do naszej cudownej willi, właściwie nawet to nie jest willa, jakiś tam domek, ale można coś troszkę rozwinąć, zawsze. Nie wiem, czy to zielarstwo rozwijać, czy nie, czy to jest sens, bo właściwie miksologię nigdy nie rozwijałem, więc nie wiem, czy sens jest po prostu rozwijać też zielarstwo. Ogólnie rzecz biorąc, dodatek jest specjalnie, niespecjalnie ciekawy. Podsumowując, jednym się podoba, drugim się nie podoba. W większości osób chyba nie przypadł do gustu, no ale dobra, nie wnikajmy teraz w szczegóły. Zobaczmy, co tu się dzieje na ekranie. Niedoświadczony agent, jeden z młodszych i mniej doświadczonych agentów, z którymi pracuje Maciej, został wysłany na niebezpieczną misję. Maciej zastanawia się, czy nie powinien dołączyć do misji, tak na wszelki wypadek. Może wziąć udział w misji, albo zostać w bazie i pozwolić, aby agent czegoś się nauczył. Dołączy do agenta i jaki efekt? Modagan jest niekompetentny i gdyby nie Maciej, który otrzymał wszystko, no co? Utrzymał wszystko w kupie, cała misja skończyłaby się katastrofą. Okej, okay. No i bardzo dobrze. Poprawa oceny, mała, ale zawsze coś. Zobaczmy jak tam. Paulina, ona tutaj wszystko to rozbija. Pisanie dowcipów i ćwiczenie muzyki. Wiecie co, niech pisze. Napisz, pisz dowcipy. Gdzie to jest pisz dowcipy więcej? Nie ma. Napisz. Jeszcze było pisz dowcipy kiedyś, ale widzę, że teraz to troszkę mediowe. O, pisz dowcipy, jest, ok. Musimy pracować nad dowcipami. Znajdź do pracy za 7 godzin, więc teoretycznie fajnie by było, żeby ta ocena pracy nam się troszeczkę poprawiła. Zawsze coś. Dobra, jak to tam wygląda? 25%. Nie wiem, czy zdążymy. I zastanawiam się, czy budować taką chatę góralską, czy górowską, czy taką chatę wybudować właśnie, typowe takie bale drewna i tak dalej, czy też nie, czy to jest sens. Teoretycznie może poczekam rzeczywiście, aż wyjdzie kolejny dodatek i ten kolejny dodatek mam nadzieję, że będzie związany z czymś nowoczesnym, że będzie znacznie ciekawszy, przynajmniej dla mojej osoby, że będę mógł to wykorzystać w jakiś sposób, ale zobaczymy. Zobaczymy, co wymyślą w kolejnym dodatku, czy pakiecie rozgrywki, czy tam akcesoriach. Zobaczymy, co znowu tam się pojawi. Ciekawe, czy będą w ogóle korzystali z poprzednich typów aktualizacji, dodatków. Czy być może faktycznie będą teraz szli w kierunku takiego miksu. Czyli... Aha, dobra, musi spać i tak. Czyli tak naprawdę... Troszeczkę nowych elementów, troszeczkę nowych funkcji i nowe otoczenie. Myślę, że tego typu zagrywka nie do końca jest najlepsza, bo wcześniejszy podział akcesoria, dodatek wydawał mi się znacznie lepszy, bo osoby, które potrzebowały mebli czy tam przedmiotów, kupowały akcesoria, które były tańsze, a osoby, które potrzebowały funkcji, jakieś tam możliwości i tak dalej, kupowały dodatek. A teraz mamy taki miks. Tylko ostatecznie z tego miksu, tego pierwszego, który teraz wyszedł,
niespecjalnie nam się jakoś to ułożyło. Niespecjalnie jest to przydatne. No bo nie wiem, czy ktoś z was cieszy się z tego dodatku i czy rzeczywiście ktoś będzie regularnie korzystał z dodatku ucieczka w planer. Właściwie, dobra, pakiet rozgrywki, ja cały czas zapominam. Dla mnie to jest dodatek. To jest coś, co, coś nowego, co dokupujemy do gry. Jest dla mnie dodatkiem. Tymczasem jest to jednak pakiet rozgrywki, więc to zupełnie coś nowego. Zupełnie nowa nazwa, a... Dobra, nie będę już narzekał, nie ma co narzekać, absolutnie. Cieszmy się, że jest. Że coś nam rzucili i że możemy pograć. A co ostatecznie z tego wyjdzie, no zobaczymy. No za chwilę idzie tak do pracy. No zobaczmy. Dobra, on i tak idzie za chwilę do pracy, więc... Zrobimy to tak. Gdzie on tu jest? On tutaj ręce, teraz spać? Nie, nie za wcześnie. To sobie może jeszcze obejrzyj telewizję. Paulina jeszcze tutaj dziećmi się zajmie na szybko. I do pracy, tak? Okej. Okay. Widzę, że znowu tutaj chłopak rozbyczany. To jest w ogóle naprawione? Chyba nie. O kurczę, jakim cudem? Patrzcie, słuchajcie, to jest naprawiony sprzęt. Ktoś mi naprawił. Ja tego nie naprawiałem, a to było zepsute przecież. Ciekawe. Jakieś dobre duszki? Czyżby? Bartosz jest bardzo głodny, jak mi przykro. Bartosz też? Jak to Bartosz? No Bartosz jest na zielono, przecież o co chodzi? Dobra, karm z butelki. Ja wiem, że nie muszę dawać się przewin, kiedy nie ma... Zmień pieluszkę. Ale... No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy... Wolę już dać i mieć święty spokój, że jest okej. Nie, chyba ich postarzę zaraz. Bo widzę, że... Czy mogę coś z tymi dziećmi jeszcze zrobić, coś nauczyć, cokolwiek? Przytulić się, nic więcej. Postarz. Do wsi po zwierzakach. Paulina jakiś czas temu otrzymała zaproszenie od miejscowego schroniska dla zwierząt do poprowadzenia imprezy połączonej ze zbiórką pieniędzy, ale zapomniała się przygotować. Czy Paulina powinna poszukać w internecie dowcipu po zwierzętach, czy coś zaimprowizować, licząc, że będzie dobrze. Improwizuj. Co nieco za dobrze, bo... Czyli ostatecznie co? Pogorszenie oceny. I tak byłoby głupio tak naprawdę korzystać z internetu i... A, mniejsza z tym, dobra. Najważniejsze, że ma pracę. A to, czy pogorszyła sobie ocenę, to już nieważne. Dobra, chłopczyk na mnie się zrobił. Wybierz cechę. Dusza towarzystwa, fenomen artystyczny, mały geniusz, łobuziak. Dobra, mały geniusz. Cecha. Schludny, oczywiście schludny. Okej. Okay. I tutaj również postarzymy sobie... Widzicie, to jest więcej opcji. Postaż. Okej. Okay. Świetnie. I wybierz cechy. I teraz tak, fenomen artystyczny. To będzie fenomen artystyczny. I co jeszcze? To nieaktywny. Geniusz, znawca sztuki. Kreatywny. O, proszę bardzo. Żeby nie było, że cały czas jest schludny. Za chwilę te dzieciaczki musimy jakoś poubierać, bo wyglądają naprawdę przedziwnie. Zobaczmy tutaj. Zaplanuj stroje. Najpierw dlatego. Przy okazji zobaczymy, jakie są stroje. Też mi na tym zależy. Bo podejrzewam, że powinny się pojawić nowe stroje. Ale czy faktycznie tak jest? To się okaże. Taki rokes masz. Wiesz co, możesz mieć? Myślę, że nie ma problemu. Nakrycia głowy, dodatki. Czy wszędzie jest ta sama fryzura? Tak, wszędzie ta sama fryzura. Zobaczmy w takim razie teraz ubrania.
dawno już nie ubierałem dzieci, a widzę, że dzieci też fajnie można ubrać. Fajne stroje są nawet. Tu chyba jakieś nowe się pojawiły. Coś takiego jak misiak. I coś takiego, taki namiocik jakby. Zobaczmy dalej, bluzy. Tu jest nowa. Coś takiego, nawet fajna. Co ma tu jeszcze? Mamy kamizelki. Na całe ciało. No nie. Haha, misiek. Moje dziecko będzie niedźwiadkiem. Jakie tu jeszcze są? Biały niedźwiedź. I taki brązowy. Albo pandy. No nie, no bez przesady. Dolne części ubiorą. Są jakieś takie spodenki. Krótkie, długie. Z butów jeszcze coś się pojawiło. Sandały. Jakieś takie dziwaczne. Zresztą tutaj teraz mamy pełny kostium, więc tego nie będzie widać. Jakieś trampki, okej. Okay. Wysokie buty, o to byłoby dobre. Dobra, to w takim razie już ubieramy. Gotowy, ogniskowy smakosz, proszę bardzo. Wielki mistrz Yoda. Nie będziemy przebierać. Dobra, zobaczmy sobie w takim razie tutaj górne część ubioru. To są kostiumy. Zacznijmy od górnej części. Teraz pytanie, co ja tu mogę dać? Górna część. O, ciężka sprawa. Zobaczmy, co tu jeszcze jest z tymi misiami. Pewnie jakieś inne są rzeczy. To są misie, to są, tu jest jakiś troll. O. Dobra, to już lepiej. No, to jest jeszcze fajne. Czekajcie. No, coś takiego. Dobra. To załóżmy, że mogłoby być to. Plus dolna część ubioru. Chcę skorzystać też z tych nowych rzeczy. Zobaczcie, jak to wygląda, jak to się prezentuje. A co to w ogóle za spodnie są? Nie pierdzielę. To już chyba wolę tradycyjne jeansy. Co prawda to też nieciekawie wygląda. Czarne. Dajmy mu takie brązowe, dlaczego by nie? Coś innego, zawsze też ubieram niebieskie albo ciemne niebieskie, a nigdy jakoś nie mogę się zdecydować na to, żeby jakieś kolorowe były. Dobra, teraz buty. Teraz pojawiły się te nowe, coś takiego i coś takiego. Zobaczmy może z tych. O, idealnie. Okej, no to już mamy. Teraz pozostało jeszcze parę rzeczy dobudować. Oficjalne. Z oficjalnych na całe ciało. Kostiumy. O kurczę, to może niekoniecznie. Górna część. Górna część, no to też nie... O, bardzo słabiutko. Dobra, czy musimy dać całe ciało, jeżeli to ma być tak. Zobaczmy może jakiś kostium pełny, ale to myślę, że czarny, Hitman. I oczywiście obuwie. To oczywiście czarne. Dobra. Dalej, co my tu mamy? Sportowe. Jeżeli sportowe, to musi być coś takiego lżejszego, czyli na przykład coś takiego. Ok. I teraz tak, no musimy iść pod zielony. To mogłoby być to na przykład. Tylko niekoniecznie ten kolor. O, właśnie. Zieleń może być, taka limonka mogłaby być, ale tam było za troszeczkę za dużo tego koloru. Zobaczmy, co tu jeszcze mamy. Spodnie. Spodnie, o... Okej. Okay. Troszeczkę inaczej. Co tam jeszcze? Do snu, tak? Kostiumy są? Nie ma. Czyli ta górna część ubioru. Niech to będzie zwykły t-shirt. Aczkolwiek myślę, że taki paski byłby troszkę ciekawszy. Dolna część ubioru. To w tym momencie też coś z tego typu, tylko może niebieski. I już mamy strój do spania. Imprezowe. Imprezowe. A, może niekoniecznie. Górna część. Coś na imprezę, coś wystrzałowego. Koszula. Może koszula będzie dobra. No, koszulę już komuś zakładamy. No właśnie. Chyba Maciej nosił koszulę, jak był mały. I teraz pytanie, może damy taką pomarańczową temu. Chociaż też to dokładnie to samo praktycznie. No, ciężka sprawa. Dobra, dajmy coś takiego ewentualnie.
imprezowe. Czy to jest imprezowe, to jednak piżama przecież. Dobra, niech będzie to. Dolna część ubioru. Tutaj nie ma specjalnie większego wyboru. No, można dać czarne spodnie. Do tego jakieś eleganckie buty. Jakieś ciekawsze, bardziej eleganckie buty. Czyli na przykład... O! Coś takiego. Tylko widzę, chyba mam prześwitły mu łapki. Bo chłopak nie ma skarpetek. Dodatki, skarpetki. O, właśnie. Ale nie takie, o! Tylko coś takiego wystarczy. I do pływania. I do pływania teraz na całe ciało też niestety nie ma. Czyli górna część ubioru. Jeżeli do pływania, to nie powinno być. Dolna część ubioru. No wypadało, żeby było coś, tak? Czarne. Albo takie w paski. O, może być. Nie, obuwie też myślę, że warto byłoby zdjąć, bo później głupio to wygląda, kiedy oni w t-shircie, w spodniach pływają po prostu w basenie. Bardziej, że taki basen jest, więc jest taka możliwość. Okej, okay, kostiumy kąpielowe też pełni, dobra. Co my tu mamy dalej? Możemy teraz jeszcze brata jego, który nieciekawie wygląda niestety z tymi okularami. Dobra, załóżmy, że rzeczywiście ma wadę wzroku i dajmy mu okulary, ale skoro się urodził z okularami, to dajmy mu jakieś takie bardziej konkretne te okulary. Jakieś takie ciekawsze, jakiś ciekawszy model. O, na przykład taki pan profesor. Dobra. I chłopie, tą fryzurę też zmieni, bo masz taką samą jak brat. Praktycznie ja to tak nie za bardzo. Ciężko będzie was odróżnić. O! Clark Kent. Czyli na, w moim stylu. Teraz. Kiedyś miałem irokeza, teraz rzeczywiście zaczesuję się w ten sposób. Także ktoś jeszcze nie zauważył. Tak właśnie jest. Dobra. I co my tu mamy? Oficjalne, nieoficjalne. A co bez... Och, come on. W oficjalnym nie ma okularów już? No jak to tak? Jak ślepy, to ślepy. No to on cały czas musi mieć okulary przecież. Jak dobra, sportowo niekoniecznie. Do snu też niekoniecznie. Imprezowe. Też musi mieć okulary, bo nie będzie widział, gdzie idzie. I do pływania rzeczywiście musiałby zdjąć. Dobrze. Teraz zobaczymy sobie całe ciało. Na całe ciało niekoniecznie to. Zobaczmy tutaj może sweterek w serek. Coś takiego. Okej, okay, to byłoby idealne. Dalej, co my tu jeszcze mamy? Na pewno trzeba będzie do tego dorzucić jakieś spodnie, bo dolna część ubioru mi absolutnie nie pasuje. Może niebieskie? Też niekoniecznie. Białe? Dobra, taki elegancik będzie. Już widzę, jakąś bransoletkę też tam ma. Ale jakoś mi to nie przeszkadza. Obuwie? Też coś takiego bardziej... Z tych? Dobra, niech będzie Adidasy. Do tego teraz tak, oficjalny. Ja w przypadku oficjalnych znowu musimy mieć tutaj... Coś takiego. Wygląda jak ten makler giełdowy. Nie, bez przesady. No, z drugiej strony nie może być luźniejszy od swojego brata. Nie może być luźniej ubrany. Tak, kelner. Ach, to też nie. Dobra, niech będzie ta czerwona. Bo nic innego mi nie pasuje niestety. Chyba czarny będzie pasował. I do tego jakieś buty też takie eleganckie. No to oni czerwone? Nie, nie, też dziwnie. Dobra. Okej. Okay. Lata 60. Skarpetki może damy, co? To już jakieś, żeby to wyglądało. Okej, okay. I teraz sportowe. Zobaczmy, co na sportowo. Na całe ciało. To jest strój sportowy, no proszę was. No chociaż nie, w sumie dzieci rzeczywiście lubią się tak ubierać. Przynajmniej tak kiedyś było. Nie wiem jak teraz. I ze sportowych damy mu teraz coś innego, jakiś wzór. Na przykład to. Tam ma takiego robota. Robota mu damy. Patrzcie, puma. Czy gwiazdki jakieś takie dziwne. Dobra, może być. Dolna część ubioru. No, oczywiście długie spodnie myślę. O, dresik. Już jest. Jakieś trampałki. O, coś takiego. Idealnie. Do snu. No to właśnie już też ma gotowe. Chociaż nie wiem, czy czasami mógł tutaj nie zmienić koloru troszeczkę. Dam pod czerwień. Nie pod czerwień, pod kolor czerwony. Nie, że pod czerwień, nie pod czerwień. No, ale chyba wiecie o co. No, świetnie.
Jedziemy z tym dalej. Zobaczmy może tutaj to jeszcze. To są jakieś wzory. Okej. Już lepiej. Butów oczywiście nie daję, bo to jest do spania. Imprezowe. Coś eleganckiego. No imprezowe. I teraz znowu jest problem. Co ja mogę mu dać imprezowego? W czym będzie dobrze wyglądał? Kurtkę? Coś takiego? No to nawet w miarę elegancko jest. Dobra, niech będzie, że to jest imprezowe. But, spodnie. Oczywiście myślę, że czerwone mogłyby być. Albo żółte. Niebieskie. Lepiej. Ciemniejsze. Świetnie. Buty. Buty też muszą być jakieś konkretne. Na pewno nie sandały. I też nic specjalnie. No właśnie. Chyba to są najlepsze. Znowu czarne. No i strój do pływania, oczywiście trampki tutaj usuwamy. Dolna część ubioru, tutaj w tym momencie nie ma większego wyboru, ale można wziąć coś, z czego nie biorę zwykle. Takie ciaśniejsze, mniejsze. Do tego górna część ubioru, czyli... Nie, moment, to jest do pływania. Dobra, w ten sposób, idealnie. Okej. Czyli co, kończymy. Jest zrobione. Zawsze to strasznie dużo czasu zajmuje. A ja do końca nie wiem, co jest najlepszym wyborem naprawdę. Każdy ma własny gust, każdy widzi tam, ma swój obraz tego, co jest dobre, co by fajnie wyglądało. Dla mnie jest coś takiego i zostańmy przy tym. Wiem, z pewnością ktoś mi napisze, że nie wygląda to najlepiej, że powinienem to zmienić i tak dalej, no ale niestety to są teoretycznie, w cudzysłowie, moje dzieci, więc ja się nimi zajmuję. Niech tak będzie. Dobra. Teraz zajmiemy się tu jeszcze przemeblowaniem. Musimy schować sobie tutaj w wyposażeniu kołyski. Gdzieś tam po wyposażeniu miałem jeszcze, nie mam, niestety nie mam, mam 185 simleonów, ja nie mam gdzie położyć drugiego dziecka, nie mam... Nie mam łóżka, zaraz zobaczmy. Czy stać mnie na łóżko jakieś? Na żadnym ja nie stać. No to nieciekawie. W takim razie musimy zabrać się do pracy, bo za chwilę będzie bardzo tragiczna sytuacja, kiedy dzieci będą chciały iść spać, a nie będą mogły. Dobra, zmienię strój codzienny. Zmienię strój codzienny, świetnie. A musi spać. I na to nic nie poradzę. Co te dzieciaczki mogą robić? Teoretycznie można by je postarzyć, ale znowu stracimy naprawdę ten etap tego dzieciństwa. No na razie niech otworzy sobie. Okej, okay, baw się, tak? Niech się na razie pobawią. Zobaczmy. Dołącz. Czekajcie, jest to może głośno, nabije się od dorosłych, pochwal szczerze, pochwal humor. I tak dalej, i tak dalej. Okej, okay, otwórz. Weź sobie Supermana. Czy cokolwiek to jest. Okej. Okay. Dobra, będą się teraz wspólnie bawić. Niestety mam jedno łóżko. Kiedyś były, w trójce były możliwość ustawienia łóżek piętrowych i to było naprawdę świetne. Tutaj niestety łóżek piętrowych nie mam i to jest duży problem. Ale z pewnością będę mógł postawić łóżko obok łóżka i nie będzie problemu już wtedy. Zobaczymy. O Jezus, oni się przytulili. Jaka wielka przyjaźń. Jakie wielkie relacje. Dobra, ale kończy mi się powoli czas. Niestety tak, kończy mi się powoli czas. Mam nadzieję, że Paulina wróci z naprawdę dużą, grubą gotówką. Będę mógł dzieciakom kupić łóżko, bo łóżko jest dość drogie. To jest chyba jedno z tych droższych łóżek. Nie przewidziałem tego. Teraz zobaczmy sobie. Łóżko mamy za... To jest chyba to. 8,5 tysiąca. Obawiam się, że tego łóżka nie kupię. Prędzej kupię tutaj to. Łóżko polowe. Te ohydne. Ewentualnie poduszka powietrzna. No możliwe, że coś z tego uda mi się zafundować tym dzieciakom. Ewentualnie coś z tych tańszych. Albo sprzedam po prostu to. Za ile? Za 6800. I wtedy kupię coś tańszego. Na przykład tutaj te za 560. Teoretycznie. Widzicie, to nie jest głupi pomysł. Nie mamy pieniędzy, więc musimy tak zrobić. Zróbmy to tak. Tutaj jeszcze zobaczmy, tylko jeszcze... Nie, dobra. No, dzieciaczki, macie łóżeczka. Proszę was bardzo.
Okej, okay. Teraz tylko jeszcze muszę zrobić mały myk, żeby oni mieli w ogóle dostęp do tej komody. To ja to wszystko poprzestawiać będę musiał, niestety. Dobra. A tutaj to można by gdzieś tutaj wrzucić, tak żeby nie przeszkadzało. Nie wiem, czy to będzie przeszkadzać, chyba nie. Teoretycznie nie powinno przeszkadzać, bo oni mogą wejść do tego łóżka z drugiej strony. Przede wszystkim, żebym nie zapomniał na ostatnim razem, żeby ktoś mi tutaj nie zostawił tej zabawki. Odłóż, chłopie, odłóż. A później zapomnicie. I będzie na środku pokoju leżało. Okej, dobra, nie przedłużając już. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Pa, pa.